Tommy Tallarico Studios. Tomorrow never die. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry z nowej serii, też właściwie 007 Jutro nie umiera nigdy, czy też jak ktoś woli Tomorrow never dies. Ja jestem Nero i bardzo was przepraszam za te menu, które tnie się jak cholera. Mam nadzieję, że przeżyjecie to. Mam nadzieję, że ja też to przeżyję. Dobra, wybieramy szybko nową grę. Wybieramy sobie poziom agent. Pierwszą misję w Rosji. I jedziemy z filmikiem wprowadzającym do gry. W 007 satellite reconnaissance has located a military outpost on the Russian border. MI6 intelligence has confirmed that they are using a high-powered communications dish to illegally decode the positions of our GPS satellites. Your first job is to laser designate the dish for an immediate airstrike. Remember to keep a safe distance from the target. We can't afford to lose you, 007. No dobra. Więc po filmiku możemy zrozumieć, że mamy zniszczyć pewną satelitkę. Nie ma problemu. Oczywiście gra ma niby odwoływać się do filmu z Jamesem Bondem Tomorrow Never Dies. Czy się odwołuje? Nie mam cholernego pojęcia, ponieważ nie oglądałem filmu. Cóż, może jak będę nakręcał tą serię, z czasem sobie obejrzę. Dobra. Szybkie może objaśnienie sterowania. Krzyżykiem strzelamy, kółeczkiem możemy sobie automatycznie namierzyć na naszego oponenta, co jest całkiem przyjemne. Kwadratem używamy naszych gadżetów, w tym wypadku akurat mamy tu apteczkę, ale nie użyjemy jej, ponieważ mamy pełne życie i wyświetla nam się komunikat właśnie taki. Trójkącikiem możemy sobie zmienić nasze kwipunek, nasze gadżety. Tak, co tam jeszcze było? A L1 kucamy, R1 mamy sobie w taki oto fajny celowniczek, L2 chodzimy na bok i R2 chodzimy również na bok. Okej, dobra. Po prawej stronie mamy skrzyneczkę, którą sobie rozwalimy, w której niestety nic nie ma, ale w beczułce jest apteczka. W porządku, bierzemy sobie amunicja. Wymierzmy w naszego gościa. Sayonara. Słodkich snów. Aj, powrót do dzieciństwa. Aj, pogrywałem całkiem sporo w tą giereczkę z moim tatą. Oczywiście mój staruszek przeszedł pierwszy gierkę. Ja przelazłem po nim, ponieważ miałem problemy z pewną planszą, o której wspomnę, jak już będziemy w tej planszy. Dobra, wchodzimy robić rozpierdziel, jak to przyszło na Bonda. Wymierzmy sobie w naszego pacjenta, a coś nie pyknęło.
Może z zaskoczenia ich weźmy. Nie zacinaj się. O kraty. James, co ty? Jak tak można? Okej. Okay. Teraz trafisz? Tak jest. James Sniper. O, come on. Dawaj, James. Też może pójść pytanie, czemu nie gram na najtrudniejszym poziomie, ponieważ po primo dawno naprawdę nie pykałem w tą gierkę. Po drugie, no poziom jest ten 007 na tyle trudny, że jeżeli raz nas trafi oponent, nasz rusek, to giniemy niestety. Ja nie jestem jakiś kocur w tą gierkę. Kiedyś byłem jakimś wyjadaczem, ponieważ potrafiłem grę praktycznie przejść na tym samym naszym pistoleciku z tłumikiem. Tak w ogóle od tego gościa, który siedzi tutaj w bunkru, dostajemy snajpę. Snajpa, snajpa. O, jakiś ziom się widzę przyczaił. No gdzie jesteś? Tam chyba za tą górką będziesz, cwaniaczku. Więc trzeba cię ładnie tutaj skasować. Weźmiemy sobie właśnie snajpa. O, dziwnie. Celowanie mnie zawiodło? Dziwne, dziwne. Coś mi źle namierzyło w takim razie. Okej, może karabinu maszynowego nie będę używał do rozwalania. O, jest jakiś. Jakiś Jędrzej. Więc come on. Taki hardy jesteś? Ciach, 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 ciach. Na razie zakładamy kamizaleczkę. Ale wiesz jeszcze magazynek. Ty no, James, co ty za manianę odwalasz? Weź magazynek. Właściwie broń, która leży, a nie magazynek. Jak już mam się czepiać. I rozpieprzmy tego gościa, co tu celuje. Patrzcie, cwaniaczek się na nas zaczają. A my taki my. Oj, dałem tu ci. Ciach, 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 ciach. Oj, trochę was tu jest. Co jak co? James, 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 James! Ogarnij się. Tak jest. Granie w CS-a przynosi skilla. Ha! Ja żartuję, w CS-a dużo nie grywam. Też nie grałem. Bardziej za młodu byłem typem konsolowca niż PC-towca. Ale nie powiem, w CS-a się grało. Czy też na przykład w Quake'a. W stare gierki też miałem okazję pogrywać dość często. Mogę nawet się pochwalić, że na informatyce w liceum facet od informatyki odpalił nam właśnie Quake'a i kazał nam pykać na ocenę. Fajnie, fajnie z jego strony. Dobra, kasujmy ziomków i idziemy dalej. Okej. Tutaj mamy też jakichś pacjentów. Oj, już się zdradziłem. Trudno. Wchodzimy na Rambo. I tu jest wkurzający pewien moment, ponieważ przeciwnicy będą pokazywać się z dupy. No znikąd, dosłownie. Na początku, przechodząc ten poziom, ponieważ testowałem gierkę, wydawało mi się, że wychodzą oto z tej ciężarówki, ale nie mam pojęcia skąd oni się pojawiają. Zniszczmy tego gościa. No na razie, słodkich snów. Mamy kolejną Kamzę, fajnie. O, i skąd? Skąd? Gdzie jesteś? Halo, halo, odbiór. Halo, halo. A, wieżyczka. Dobra. Z wieżyczki to cię fajnie snajpą zdejmę. Sobie ładnie się przyczaję. Na ciebie, ziomek. Bach. Dobranoc. Słodkich snów. I jedziemy dalej. Rozwalmy sobie beczułeczkę. Okej.
Całkiem fajny motyw muzyczny z Bonda. I znowu właśnie pojawiają się przeciwnicy z dupy. Yeah! Na razie... później sobie wezmę tą amunicję. Na razie sobie znowu załatwię Kamzę. I tam w tym tunelu jest pacjent, który prosi się o baty. Więc dobranoc. I znowu pojawiają się nasi oponenci. Nie wiadomo skąd. No gdzie jesteś? No dzień dobry. Jestem James, a ty? Właściwie James. James Bond. Tak to trzeba powiedzieć. Dobra. Spadajmy stąd. Żadnych tutaj oponentów nie widzę, więc lecimy dalej. Okej. Tutaj pamiętam, że można było typa ładnie sobie ściągnąć ze snajpy, więc to właśnie zrobię. Wymierzmy sobie pięknie ze snajpy. Pach, dobranoc, słodkich snów, sayonara. Dobra. O, tutaj widzimy kolejnych. Pach, siemanko. Mam nadzieję, że do nas ten gościu, który się szykuje, nie podbiegnie. To ładnie go sobie... A jednak biegnie świetnym slalomem. Ale uspokoił się i nie trafiłem go. Come on. Bam. Dobra. Ładnie się tu ustawmy. Będzie ze mnie piękny zawodowy snajpa. Aha. Bugi gry, które nie... Z danej odległości nie można wymienić w oponenta. O, pięknie, teraz dostał. Come on, serio? To będziesz biegł tym durnym slalomem. Ty mendo. Ciągnij się. Chamie. Patrz, te obroty na parza. Jaki Yamakasi ty. Patrzcie go, jaki wariat. Taki kurde szalony. Ale no niestety coś mu nie pyknęło i uparłem się na ten magazynek, żeby go wziąć, więc go wezmę. Dobra. I mamy naszą satelitkę, którą musimy pięknie rozpitolić. Więc boom szakalaka. Yep. I nasza fabryka zamienia się w gubienko. Dobra, teraz najlepszy desant na świecie, jaki widziałem. No normalnie słod przy nich to jakieś popierdółki. Patrzcie na to. Ho! Następnego klienta proszę. Dobranoc. Następny do kolekcji. Fach, na razie. O, widzimy, karta mu wypadła. Więc sobie ją wezmę. No niestety jej nie wziąłem, bo James jest tak tympy i jej nie podniósł. Na razie... Ojojoj. Dobra, słodkich snów. I helikopter spada. Rozwalmy sobie jeszcze na szybko, by zdobyć kilka apteczek. Się pewnie przydadzą. Okej. Magazynku już nie biorę, bo nie ma po co. I znowu leci śliwka, więc by nas powkurzać, by pokazać swoją najlepszą taktykę desantową. Yeah! I teraz mamy... jazdę na... nartach. Yeah! Wcześniej w ogóle nagrywając, nie odpaliło mi muzyczki w tym oto momencie, więc jest progres, że nagrywam to drugi raz. Znaczy drugi raz, no to była forma testowa, a nie... W zasadzie jadę na żywca. To jest mój pierwszy raz. Okej, ładnie manewrujemy między drzewkami. Mam nadzieję, że tutaj nasi koledzy nas nie będą wkurzać. Przyspieszamy, sajepy jedziemy.
Come on, James. Kurde! Hamy! Bo ci przypiprzy zaraz z tego kija. Ciągnij się. Weź przypierdziel w jakieś drzewo. Tylko nie ja, mam nadzieję, że ja nie przypierdzielę w żadne drzewo. Ale pewnie znając moje szczęście, moje lamienie na bank przypierdziele. Bywa. O, mamy komitet powitalny. Ej, ziomki, chodźcie mu wpierdzielić. Dobra, stary, okej? Nie, James się wam tak łatwo nie da. Co nie, James? Nie, pija makasi i niestety to się kończy tragicznie. James taki jest hardcore, widzicie? James jest taki hardy. O, chyba będzie drzewko. Jednak nie. I... nie, salto! Podwójne! Taki hardcore! Taki jest kocur James. O, tu widzimy koleżka. Strasznie się uczepił. No wyjazd, ziomek, spindalaj. No świetnie, kurczę. Jeszcze w drzewo żem przypieprzył. I teraz będzie minięcie drzewa. I... o, pięknie, minąłem drzewo. Mimo to i tak mi całkiem sporo życia zabrało. Mam nadzieję, że tylko nie padnę, nie stracę życia. James, nie strać życia. James, nie strać życia. I to będzie końcówka, tak? Tak jest, będzie końcóweczka. I James, spadochron, odpala z dupy. Na czym kończy się pierwsza misja. James jest takim hardcorem. Pewnie będzie się dalej będą ciąć. Zgadłem? Proszę. No niestety, złośliwość rzeczy martwych. No ale no cóż, dobra. To by było na tyle. Mam nadzieję, że seria, która będzie dość krótka, fajnie się przyjmie. Więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę. Żegnam was, Jana, Nero. Jezus, żeby na końcu jeszcze się pomylić w swojej ksywce. Co za wstyd. Aj, no nieważne. Na razie. Yo!